Jakie dokładnie jest przesłanie tego serialu? Znaczy, co mamy z niego wynieść? Co by pani chciała, żebyśmy wynieśli? Ja bym bardzo chciała, żeby Polacy przede wszystkim, ponieważ jest problem z narracją wokół tematu społeczności LGBT od dłuższego czasu i jest to dość opresyjna narracja, którą opcja, która jest w tym momencie rządząca, przekazuje. Zatem ja bym chciała, żeby przede wszystkim Polacy zobaczyli, że może być wspaniale mieć tatę geja. Że może być fantastycznie mieć tatę, który chodzi w kieckach. Że to, że ktoś jest osobą homoseksualną albo nieheteronormatywną, kropka, nie wyklucza tego, że potrafi być super empatyczny, że może w niesamowity sposób kochać, że może mieć własną wrażliwość i nigdy dość tego przesłania w obecnym momencie, w jakim jesteśmy w Polsce.